Polska mówi, Polska gości u byłego premiera pana Janusza Piechocińskiego. Dzień dobry. Panie premierze, przekop. Jest pan za czy przeciw? Tak. Wiśla wie łatwo powiedzieć. To jest tak trochę jak z centralnym portem lotniczym, że też sprowadza się tylko czy jesteś za czy przeciw, a diabeł tkwi w szczegółach. A jakie to są szczegóły? No po pierwsze, ten przekop ma wytworzyć nową jakość strategiczną, jak słyszymy, obronną. No więc zwracam uwagę, że wszystkie statki, okręty, nawet podwodne na Bałtyku, to jest krótka piłka pierwszych 5 minut wojny. No i już wiemy, dlaczego wymiana okrętów podwodnych w polskiej marynarce została, mimo deklaracji, została przesunięta. Po drugie, przekop to także jest informacja, że tworzymy nowy kanał wielki transportowy. No jest port Elbląg. No to zadaję sobie pytanie, a ileż w porcie Elbląg, który leży na Warmii i Mazurach, gdzie mam świetnego prezydenta, mojego przyjaciela. Ile w ostatnich latach przerobił tysięcy ton i jakich towarów? I jakie rynki obsługuje? A? Jest rzeka Szkarpawa, którą możemy bez problemu dopłynąć. Nie, ale spokojnie, to zostawmy już tą rzekę, bo wody brakuje. Mówiliśmy o tym w poprzednich odcinkach, prawda, naszych spotkań. No więc to jest kilkadziesiąt tysięcy ton. Tak? No dobra, no teraz popatrzmy, jakiej głębokości ma być to przekop? To ma być 5 metrów. No to jakie statki oceaniczne mają zanurzenie 5 metrów? No więc to wszystko, karty na stół. No bo rzuciło się wielkie hasło, nadeło się tą ideologią, że to jest w konfrontacji do wschodu, do Putina, no znane są, do Królewca z uzbrojeniem atomowym, rakety SS-20 i tak dalej. No to wszystko wiemy, tak? Nadało się. Nadaje się temu olbrzymi wymiar ekonomiczny, że się pobudzi ten teren. No to pytanie, dlaczego się zabudziło ten teren, odbierając ruch graniczny? Bo miała mafia rosyjska utrudnienia, żeby przyjść. No mafie nie przychodzą poprzez lokalny ruch graniczny. A tyle, ile Bartoszyce i nie tylko straciły na tym, że to umarło. Tyle, ile stracił na tym Gdańsk, Elbląg, gdzie rosyjscy turyści byli w restauracjach, kupowali. Ile Biedronki, prawda, mniej towaru obróciły w tym regionie. Ile życzliwości, kontaktów ludzkich, biznesowych się urwało, to proszę pojechać na Warmię i Mazury i tam nasi przyjaciele wszystko to dokładnie opowiedzą. Więc mówimy o wydatku bardzo poważnym, bo to mówimy o inwestycji rzędu miliard albo i więcej, zdecydowanie więcej. No i teraz popatrzmy na to w kategoriach, czy my mamy taki potencjał w robotach wodnych, ba, jak to zakłóci? Ale może wtedy ten rynek infrastruktura dla żeglarzy, motorowodniaków? Nie, ale w porządku, no to polecam. Jedziemy do Królewca i widzimy marinę, która była wybudowana za wielkie pieniądze. Ile tam jest statków? No popatrzmy na mariny w polskich portach. Tych ile jest na tam? Na Zalewie Wiślanym jest kilka już nowych. Dobrze. Panie redaktorze, no ja nie mówię o amatorszczyźnie, że mamy tam kilkanaście czy kilkaset małych łódek, bo jesteśmy drugim producentem w łodziach i jachtach do 10 metrów na świecie, przypominam. I to jest kawał polskiego, solidnego, konkurencyjnego przemysłu stoczniowego, prywatnego, tak? Ja mówię o tym, że wydajemy olbrzymie pieniądze, nie do końca mamy też pewność, czy nasze wyliczenia, szacunki z punktu widzenia ekologicznego, zagrożenia wody, no bo wyobraźmy sobie, przełamujemy na wysokości tych skoronek czy okolic, tak, lokalizację, nagle jest północny wiatr i sztorm na Bałtyku. I co wtedy? Pamiętajmy o tym, że Elbląg i okolice to jest depresja. Już tam parę razy drżeliśmy, były gigantyczne powodzie. Krynica morska choćby to tego doświadczyła. Więc ja po prostu pokazuję, że także z punktu widzenia bioróżnorodności, zanikania fauny i flory, to stanowi to pewne zagrożenia, bo to jest wbrew naturze, tak? Dlatego, że to zupełnie inaczej funkcjonowało, kiedy wyjściem na to był ten przesmyk, ale on jest dzisiaj we władaniu Rosji. Nie jesteśmy w stanie się z nią porozumieć. Niepotrzebnie nadinterpretujemy wagę militarną. To jest nadinterpretacja, bezsensowna zupełnie w dzisiejszym świecie, bo w inny sposób to będzie rozegrane i wystarczy popatrzeć i wrócić do planów strategicznych, układ warszawski NATO, pierwsze godziny wojny, żeby zrozumieć, że nawet jak zrobimy przesmyk, to niczego nie zmieni, a nawet jak tam zainstalujemy brygadę, to też niczego, dwie czy trzecią dywizję, bo o tym się mówi. Więc ten wymiar strategiczno-militarny naprawdę, przepraszam bardzo, jest dla
nie do końca gramotnych w sprawie obywateli, którzy żyją emocjami. Ja rozumiem, że polityka jest na etapie emocji. Ale dla mnie najważniejsze jest to, czy mamy wiarygodne wyliczenia tego, że port Elbląg da robotę. Da robotę, że przez ten przesmyk te statki pójdą, tak? No i znowu, kolejne karty na stół. Dlaczego za moich czasów głośno tego nie mówiliśmy, spowalnialiśmy budowę Via Carpatii? A dlatego, żeby przy dużych inwestycjach w Pireusie i w Konstancji, choćby chińskiego kapitału, nie odebrać konkurencyjności polskiej Gdyni i polskiego Gdańska, jeśli chodzi o zaopatrzenie logistyczne, kontenerowe i nie tylko Czech, Słowacji, Litwy i Białorusi i Ukrainy. No to się zmienia. A my w ogóle o tym nie mówimy, nie patrzymy, tak? Cieszymy się, że pojechali, ogłosiliśmy Międzywodzie nową strategię Europy Środkowo-Wschodniej, powołujemy jakiś fundusz, mówimy, że będą tam miliardy, a nie policzyliśmy tego, czy dobrze połączona trasa Konstanca i Morze Bałtyckie, ale z odejściem na Litwę, to będzie dobrze służyło polskiemu portowi, tak? Dobrze liczymy, co by oznaczało przedłużenie szerokiego toru Słowacja-Wiedeń, bo tu dbamy o interesy naszego Sławkowa i myślenie, jak wykorzystać LHS, a w ogóle nie myślimy tym kanałem. Więc ja pokazuję po prostu, że to jest bardzo ryzykowna z wielu powodów inwestycja, nie mówiąc już o tym, czy aby na pewno to rozwiązanie przysporzy temu terenowi turystów. Panie premierze, trochę pan sceptycznie podchodzi, 5 metrów, jakie zanurzenie, a nie widział pan wizualizacji, jakie w Nawiśle w Warszawie mają jachty sumować? Z jakim zanurzeniem? Trzeba trochę optymizmu wprowadzić. Ale oczywiście, jak pan pamięta, jest taki program zrównoważonego rozwoju składający się z kilkudziesięciu PDF-ów. No i tam było wpisane, że już niedługo będziemy mieli 25% inwestycji. Uwaga, mamy największy spadek inwestycji w Europie, bo zaczynamy zbliżać się do 17.0. Tak? Mówiliśmy o największych w historii wymianie sprzętu do zbrojeniu naszej armii. Utrzymaliśmy poziom wydatków na armię 2%, było w zeszłym roku 1,98, ale co? Spadły nam o 25% rekordowo nakłady na kupowanie nowego uzbrojenia. No przypomnę, że w 2025, pani Emilewicz to potwierdziła, w dalszym ciągu twierdzi, że jest milion polskich samochodów elektrycznych. Hello! 670 było zarejestrowanych w tym roku, tak? Nie polskich oczywiście, a firma, która miała odpowiadać za budowę polskiego samochodu elektrycznego, wydała 20 milionów złotych, poprosiła o następne, a firma, która stała w kolejce i dostała pieniądze na projekty i tak dalej, ostatnio zerwała współpracę z NCBR-em. Więc tak to wygląda od kuchni, jeśli to jest wszystko nieprzemyślane, nieracjonalne, nierozsądne. Więc oczywiście ja jestem zwolennikiem tego i marzę, że w wolnej chwili popłynę kanałem augustowskim, kajakiem na Białoruś. Ja chciałbym, żeby wreszcie Małaszewicze przestały być wąskim gardłem w tranzycie Chiny-Polska. Ja uczestniczę w procesie, żeby nie tylko 40 kontenerów w każdym składzie z Chin przyjechało, czy pogranicza Chin i Wietnam do Polski i do Europy przez Polskę i żeby nasza logistyka zrobiła, ale żeby w drugą stronę średnio nie wracały 3 kontenery, tylko 20-30. Na początek niech będzie 7, tak? Ba, dzisiaj mało kto o tym pamięta, że w pierwszym sezonie jabłkowym wysłaliśmy do Chin 1680 ton jabłek, a w zeszłym sezonie jabłkowym wysłaliśmy 40. Tak, jabłka po 20 groszy, tak? Tak, no po 25 ma skupić jedna spółka 500 tysięcy ton, tylko myślę, że pan minister nie wie, że 500 tysięcy ton to jest po 20 ton jest w kontenerze, więc ile to jest tysięcy kontenerów? Więc wiśta wio, znowu wracamy do tego samego. Bardzo łatwo jest o tak powiedzieć, a jak do tego dodamy, że rośnie nam niesamowicie cena paliw, rośnie nam niesamowicie cena energii. Uwaga, za pierwsze półrocze mamy o 46 zł 1 mega droższe niż w Niemczech i za pierwsze półrocze, pierwszy raz w historii, mamy deficyt w wyrobach stalowych w handlu z Niemcami 1,5 miliona ton.
zwracam też uwagę, że znowu umacnia się tendencja, że mamy przewagę importu nad eksportem, tak? A miesiąc wrzesień był najgorszym z punktu widzenia wskaźnika PMI, jeśli chodzi o polski przemysł i niemiecki przemysł, co niesie ze sobą potężne zagrożenia. Więc może się okazać, że ta euforia w tych kolejnych wielkich inwestycjach, a przypomnę, 2 lata temu poświęcono stępkę pod prom, teraz dopiero się dowiadujemy, że nie będzie za 460 milionów, tylko może być za 700 i nie będzie tylu metrowy, tylko tylu metrowy. No to jest taka romantyczna, fajna wizja. Nie mamy badań geologicznych odwiertów, a w dalszym ciągu z dokładnością do 30 km szukamy ostatecznej lokalizacji pasa startowego na lotnisko w Baranowie. Tak? W związku z tym po prostu pokazuje, że jakby koncentrujemy się, a kandydaci w Warszawie licytują się w oderwaniu od kosztów w budowie metra. Już jest trzecia, czwarta linia. A kandydaci obaj nie wiedzieli, ja że jeden kilometr kosztuje 420, realizowane obecnie zadanie kosztuje 420 milionów złotych, a jeden kilometr linii tramwajowej to jest 22 miliony realizowanych. Jeszcze przed tym skokiem, który uwidaczniają nam przetargi nie tylko publiczne. Więc mówię wprost jako dojrzały ekonomista i praktyk, że najlepsza światowa, europejska i polska gospodarka ma za sobą, że rosną wyzwania. I oprócz tego, że w sposób znaczący zwiększyliśmy koszty funkcjonowania gospodarki i pobudziliśmy koniunkturę w Polsce dopływem środków na wydatki socjalne, potrzebne to oczywiste, ale zapomnieliśmy o tym, że nie może w skali gospodarki płace nie mogą, przynajmniej niektórych, rosnąć szybciej niż wydajność. Wydajność, żeby nie tracić konkurencyjności, powinna rosnąć szybciej, a z tym jest po prostu źle. Dlatego też patrzę, nawróćmy do exposé pani premier. Tam pan dzisiejszy premier był wicepremierem. Przeczytajmy sobie, gdzie jest ten bilion na rozwój, tych pieniędzy, które miały spółki. Porównajmy to z sytuacją na giełdzie spółek energetycznych i porównajmy jeszcze z lutowym, bo dzisiaj ten raport byłby już w ogóle tragiczny, z lutowym raportem Narodowego Banku Polskiego, który twierdził, że jeśli nastąpi w dalszym ciągu takie wypłukiwanie z środków na bieżące wydatki spółek energetycznych, będą w stanie skonsumować i zrealizować potrzebnych już ogłoszonych i deklarowanych inwestycji. No i dlatego tak martwi mnie to, co dzieje się w sektorze inwestycji, no bo to spadek do 17% jest potężnym po prostu zachwianiem konkurencyjności na coraz trudnym rynkiem. Jak do tego dodamy wojny handlowe, na którym będzie najbardziej tracić Stany Zjednoczone, Chiny, najbardziej będzie tracić Unia Europejska, a w Unii Europejskiej najbardziej będą tracić takie kraje jak Polska. My będziemy pierwszym obok Irlandii negatywnym beneficjentem wyjścia Brytyjczyków ze struktury Unii Europejskiej na skalę liczoną w miliardy złotych. W związku z tym po prostu pokazuje, że nawet te ogłaszane i rozpoczynane inwestycje mogą stanąć pod znakiem zapytania, jeśli się koniunktura się pogorszy, pod znakiem zapytania pewności finansowania i dokończenia. No i przeszła Polska coś takiego. Przypomnę, był taki przywódca Edward Gierek, który zwrócił się do narodu i powiedział, że pomożemy. I w 1976 roku nastąpił zwrot energetyczny, po czym w 1978 roku okazało się, że gospodarka wali na łeb, na szyję, w dół i pozostało po niej wspomnienie nie tylko niedokończonej elektrowni atomowej, na którą zabrakło pieniędzy, prawda? Dlatego też patrzę na tę dyskusję, taką bardzo prymitywną debatę, z olbrzymim dystansem. To jest powód, dlaczego wycofałem się z polityki partyjnej, takiej, żeby ten, tylko zająłem się polityką, jak sprzedać, jak znaleźć partnera, jak zarobić, jak wmontować polską logistykę, spedycję, transport w ciągi międzynarodowe, jak wychować dobrą grupę nowego pokolenia polskich przedsiębiorców, jaką im wiedzę przekazać, jak otworzyć przed nimi nowe rynki. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie.